Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Bardzo miło mi powitać Państwa. Bardzo cieszę się, że spotykamy się po raz kolejny. A spotykamy się dzisiaj nieco nietypowo, a to dlatego, że postanowiłem do podcastu wprowadzić nowy format. Otrzymuję mnóstwo od Państwa wiadomości. Właściwie muszę wyłączać telefon regularnie, bo on cały czas się grzeje. Piszecie Państwo, dzwonicie. No, ostatnio musiałem na pocztę pójść po list polecony, bo też poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przysyłacie Państwo swoje propozycje. I jedną z propozycji, o której pisała na przykład pani Genovefa, była propozycja, abym w ramach Podcastu rekomendował inne ciekawe znaleziska, Znaleziska, nazwijmy to podcastowe, okołoksiążkowe, rzeczy, które nie są specjalnie popularne. No i od jakiegoś czasu chodził mi ten pomysł po głowie, a że trochę się tych nazwijmy to rekomendacji nazbierało, no to postanowiłem, że spróbuję się nimi. Z Państwem dzielić, spróbuję się nimi z Państwem podzielić regularnie. Myślę, że to jest cykl, który będzie się ukazywał raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. To będą krótkie odcinki, takie jak ten dzisiejszy. Odcinki, które mają być w zamierzeniu dla Państwa trochę inspiracją, trochę zachętą, zaproszeniem do tego, żeby twórców którzy robią materiały niszowe które są materiałami jakościowymi jednocześnie żeby spróbować do nich zajrzeć z doświadczenia mogę państwu powiedzieć że to jest dla twórcy zawsze wielka radość kiedy ktoś nowy tych podcastów zaczyna słuchać dlatego że to nie jest łatwa materia powiedziałbym w promowaniu i dlatego, jak się coś ciekawego znajdzie, to trzeba o tym mówić. Jako, że nie mam mediów, które służą do mówienia i do dzielenia się, więc wykorzystuję swój głos i posiadany sprzęt oraz możliwość dotarcia do Państwa za pośrednictwem sieci kontaktów. No, więc nie przedłużając, chciałem dzisiaj zaprosić Państwa do zajrzenia w dwa miejsca do posłuchania czy rozważenia posłuchania dwóch podcastów, dwóch twórczyń, tak można byłoby powiedzieć. Podcast pierwszy to jest podcast Buch, czyli książka. Podcast prowadzony przez Natalię Prufer. Buch, czyli książka, rzecz więc dotyczy literatury niemieckiej. To jest podcast, który jest... No, znacząco młodszy od mojego, bo z tego co mówi przynajmniej YouTube, to kanał został założony dzień po moim. Więc, jako starszy brat, spokojnie mogę tutaj w pozycji takiej, no, zawodowca, podoradzać. Buch czyli książka, to jest klub książkowy, dyskusyjny, prowadzony przez Natalię Prufer. Osobę, która jest dosyć mocno osadzona w kontekście kulturowym, w kontekście polsko-niemieckim. Natalia na stałe mieszka w Berlinie, a bóg, czyli książka, to jest element jakiegoś łączenia kultur, pokazywania, przekazywania. W tym roku to jest chyba czwarta edycja tego klubu, i zachęcam Państwa do tego, żeby sobie do. Natali, zajrzeć tam jest całkiem duży Facebook, natomiast zarówno na YouTube, jak i na platformach podcastowych, Buch, czyli książka, jest obecny. Znajdą Państwo na Buchu rozmowy z tłumaczami z języka niemieckiego, co nie zawsze znaczy, że to są rozmowy tylko z tłumaczami literatury niemieckiej. Znajdą więc państwo rozmowy chociażby z Małgorzatą Gralińską, myślę, że państwu znaną. Jest rozmowa z Zofią Sucharską, jest rozmowa z Tomkiem Zarudem, który no, nie tłumaczy, ale wydaje. Znajdą państwo też rozmowę z redaktorami prowadzącymi serię niemiecką wydawnictwa poznańskiego. Jest tego trochę. Nie bardzo dużo, więc jeżeli obawiacie się Państwo, że traficie na miejsce, gdzie jest tych materiałów bardzo dużo, to nie. Tu jest kilkanaście odcinków. One się jakoś tam w miarę regularnie, albo mniej regularnie pojawiają i zdecydowanie warto posłuchać. Zachęcam Państwa. Nie ukrywam też, że myśmy się z Natalią umówili i Natalia będzie gościć u mnie w podcaście. Będziemy rozmawiać m.in. o młodej literaturze niemieckiej, chociaż pewnie o klasykach też, ale raczej o tej młodej. Natomiast ja do bucha państwa po prostu zwyczajnie zachęcam naprawdę zajrzyjcie. To jest takie miejsce, o którym ja ze dwa razy w czasie prowadzenia swojego podcastu jakoś pamiętałem niby zaglądałem a nawet kiedy spojrzycie sobie państwo na stronę internetową i zobaczycie, jakie książki były tam w ramach klubu książki dyskutowane, no to był tam chociażby Alfred Deblin z Berlin Alexanderplatz. Naprawdę jest tam bardzo dużo ciekawych tytułów, które były dyskutowane. No, nie były niestety w podcaście, nie są nagrane. Może to się zmieni. Tak czy siak, Bóg, czyli książka, bardzo zachęcam, warto zajrzeć. Drugi podcast, do którego posłuchania będę Państwa zachęcał, to jest właściwie podkaścik. To jest podkaścik, który ma w tej chwili trzy odcinki i zaproszenie. Podcast, który trafił do mnie, nie pamiętam nawet jak. I to jest podcast, który też potrzebuje Państwa wsparcia, bo tworzone są tam treści fantastyczne, naprawdę fantastyczne. Mówię o podcaście, który jest zatytułowany a po węgiersku. Podcast ten prowadzi Monika Jurczak. Monika Jurczak, która jest polonistką, która jest hungarystką, która jest także absolwentką jakichś studiów translatorskich, które odbywa w Budapeszcie. No i podcast dotyczy literatury węgierskiej, ale jakość tego, co tam się znajduje, jest. No powiedziałbym, że wybitna. Na razie to są trzy audycje. To są audycje, których bohaterami są Geza, Czad, Adi i miasto Budapeszt. Trzy audycje. Audycje, rozumiane jak audycje. To nie jest prosta, banalna opowieść o pisarzu. To jest audycja z oprawą. Muzyczną z czytaniem tekstów. Postacie są znaczące dla kultury węgierskiej, z tego co wiem. Postacie są podejrzewam, mało znane w Polsce poza grupą specjalistów, audycje są niestety krótkie, 20-minutowe, są na tyle krótkie, że miałem ogromny niedosyt, tego, że to są tylko no, dwa odcinki o literaturze jeden o Budapeszcie. Ale to, że to są tylko trzy odcinki, to jest. No, bardzo żałuję. Bardzo żałuję. Liczę, że pojawi się tam więcej materiałów, a te materiały będą się pojawiać, jeżeli twórczyni będzie widzieć, że państwu, jako słuchaczom, na tym zależy, że to po prostu co robi, ma sens. Proszę mi wierzyć, że to ma znaczenie, naprawdę ma znaczenie, kiedy człowiek zaczyna i usiłuje coś. Przekazać i wychodzi świetnie, tylko wyników nie ma. Więc bardzo Państwa zachęcam i do zasubskrybowania kanału na YouTube, i do zasubskrybowania sobie w aplikacjach podcastowych, w szczególności w podcastowych. Naprawdę, znalezienie nowych słuchaczy w aplikacjach podcastowych dla czystego podcastu jest trudne. Więc jeżeli Państwo słuchacie. To zdecydowanie warto posłuchać, spróbować posłuchać, a po węgiersku, na razie, jak mówię, dwie audycje literackie. Jedna audycja, nie literacka, ale kulturowa, audycja o Budapeszcie. Bardzo interesująca, bo to z kolei jest taki zupełnie nieznany kontekst w Polsce: i Buda i Peszt. Cała ta historia tych dwóch miast, cała historia powstania Budapesztu, świetna, świetna rzecz. Bardzo państwu polecam. No i nie ukrywam, że z Moniką Jurczak także spotkają się państwo u mnie. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno będę chciał porozmawiać, bo z tego co wiem, pani Monika ma też trochę rzeczy przetłumaczonych, które nie mają wydawcy, więc będziemy rozmawiać o ciekawych rzeczach węgierskich, które. Wydaje się, że mogłyby się w Polsce gdzieś znaleźć. Zobaczymy, zobaczymy. Ja w każdym razie, a po węgiersku, Państwu polecam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do słuchania różnych innych odcinków mojego podcastu. Zachęcam przede wszystkim do słuchania dwóch rekomendowanych podcastów. Powrócę do Państwa wkrótce z opowieściami o książkach, a za około miesiąc z kolejnymi rekomendacjami z listy. No nie mogę powiedzieć, co to będzie, ale to będą, proszę mi wierzyć, bardzo godne miejsca i bardzo godni twórcy. To tyle na dzisiaj. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia.